poznaniu.pl. Poznań w minutę. Tegoroczna rekrutacja była dla samorządowców nie lada wyzwaniem. Szkoły podstawowe w czerwcu skończyło 1,5 rocznika. Dzięki współpracy urzędników z miasta i powiatu nabór do szkół średnich przebiegł bezproblemowo. Przygotowano ponad 14 tysięcy miejsc, w tym aż ponad 12 tysięcy w Poznaniu. W ten weekend w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym zostaną otwarte tężnie solankowe. Budowa tarnowskich tężni to kolejny etap powstawania Termalnego Parku Zdrowia, który już tworzą tarnowskie termy i park tenisowy. Od 3 września wejdą w życie zmiany w rozkładzie jazdy pociągów ze stacji Poznań Główny. Jest to związane m.in. z tym, że niektóre połączenia po modernizacji tras zostaną przywrócone. W poniedziałek, 4 września, rozpoczyna się remont nawierzchni na ulicy Serbskiej. Roboty drogowe będą prowadzone na odcinku od ulicy Naramowickiej do ulicy Wilczak w stronę Warty. Drogowcy będą wymieniać asfalt. Prace mają potrwać do końca miesiąca.